something crazy. Yeah, do something crazy. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy kolejne 10 filmowych klap, które zrujnowały aktorom kariery. Numer 10. Dana Carvey, mistrz kamuflażu. Prawie dekadę po odejściu z SNL, Dana Carvey dostał szansę na bycie gwiazdą pełnometrażówki. What is happening? I'm getting bigger. I got so fat. Film pokazał jego komediowy talent, ale spotkał negatywne reakcje przez dziecinne żarty i mało przekonującą fabułę. Zdolności Carvey'a przełożyły się na film, który wielu uważa za jedną z najgorszych komedii tego typu. Am I not turtly enough for the turtle club? Okay. Mistrz kamuflażu był ostatnią rolą komika przed długą przerwą filmową. Carvey skupił się na rodzinie i stand-upie. Oprócz okazjonalnych występów w late night show i podcastach, rzadko występuje w filmach poza pracą głosową. Suave, Terry Suave's the name, London, Scotland Yard, that sort of thing. What do you want? It's not what I want that matters, it's what the British government wants. Numer 9. Madonna. Rejs w nieznane. Włoski oryginał Liny Wertmüller w XXI wieku odświeżył Guy Ritchie. The adventure is over. The adventure is just starting for you, my friend. Just wait till my lawyer speaks to your captain. To love story opowiada o dwójce niepasujących do siebie osób, które trafiają na bezludną wyspę. Wcielająca się w snobistyczną bogaczkę Madonna została mocno skrytykowana. I'll give you $100. 200. Biorąc pod uwagę, że piosenkarka i Ritchie byli wtedy małżeństwem, poświęcono im jeszcze więcej uwagi. Niektórzy uważali, że film wypadł gorzej od oryginału, a postać Madonny była odpychająca. But what difference does it make where we are? Please, I beg of you, let's stay. I love you. Remake okazał się jedną z jej ostatnich ról w live action. Madonna skupiła się z powrotem na muzyce i koncertach. Numer 8. Tom Green. Luźny gość. Film pod tytułem Luźny gość był aż nazbyt luźny. I'm not going to Hollywood just to work in a cheese sandwich factory. I'm going to Hollywood to shop my drawings. I'm going to be a famous animator like Charles Schultz. Wyreżyserowany, napisany i zagrany przez Toma Greena film był kontrowersyjną, prowokacyjną komedią. Green zyskał chwilową uwagę dzięki produkcji i innym projektom, takim jak jego program MTV. Jednak reakcje na luźnego gościa w większości go zahamowały. For information, this is me being creative. Betty told me this is what I need to do in order to become an artist. Oh yeah, is it working? Jego komedia z tamtego okresu zyskała miano kultowej. Jednak Green skupił się głównie na własnym stand-upie i talk show. Nadal nie powrócił do poziomu sławy, jakie osiągnął na początku milenium. Just give me $100,000 in cash, put the rest in my checking savings account. What do you want with $100,000, Gord? Numer 7. Alicia Silverstone. Batman i Robin. Batman i Robin nie pomógł żadnej z głównych gwiazd, w tym Alicia Silverstone. Bruce, it's me, Barbara. I found the Batcave. We gotta get those locks changed. She knows who we are. Guess we'll just have to kill her. Yep, we'll kill her later, we have work to do. Aktorka zabłysnęła dzięki charyzmatycznej roli w Słodkich Zmartwieniach i zapowiadała się na wielką gwiazdę. Po premierze największej klapy Batmana w historii, Silverstone zaczęła znikać z większych hollywoodzkich produkcji. Jej Batgirl nie wzbudziła zaufania twórców, przyniosła złotą malinę i mieszany odbiór. Barbara, I hope you'll stay with us. Oh, but so we... Oh, I don't know, all this luxury really isn't my style, but yeah, I'd love to. Filmy takie jak Atomowy Amant i Scooby-Doo 2 dawały jej role drugoplanowe do końca pierwszej dekady XXI wieku. Dzięki teatrowi aktorka spędziła kolejne lata na odkrywaniu różnych dróg artystycznych. Czy to at Oxbridge? Well, you know, just a few judo lessons, you know. London's kind of rough. I suppose you had a minor in motorbikes also, huh? Oh, couldn't resist. Numer 6. Carrot Top. Pomysł na interes. Carrot Top jest uważany za jednego z najlepszych komików rekwizytowych. Check it out, as usual, I got all kinds of stuff I want to show you guys. I got, check it out, this is a new baseball glove for the striking baseball players. We want more money, we want more money! Jego sława w latach 90. zaowocowała kilkoma występami w telewizji i tym filmem. Pomysł na interes oddaje zwariowany charakter artysty, który nie wszystkim przypadł do gustu.
Przez dziwny dobór obsady, historia o wynalazcy przejmującym korporację nie zagrała na poziomie komediowym. Film nie przekroczył nawet $1 milionów w box office i nie przeniósł sukcesu Carrota do świata kina. Zamiast przyjąć główną rolę w innym projekcie, Top skupił się na występach na żywo i rozkręcił show w Las Vegas w hotelu Luxor. Without further ado, ta-da! The device that's gonna rock the world! Numer 5. Warren Beatty. Roman Sidło. Come on, are you telling me that in the last 25 years you haven't even... No. What? You haven't one time? No. Status Warrena Beattiego jako topowego aktora jest niepodważalny, ale w jego karierze są też niewypały. Komedia Roman Sidło to jak dotąd jego największa klapa. Film miał niesamowitą obsadę, m.in. Charltona Hestona i Goldie Hawn. Niestety, żaden aktor nie uczynił filmu dobrym do oglądania. Ani komedia fizyczna, ani gra słów nie wykrzesały chichotu widzów. Po tej premierze Beatty był nieobecny w kinach przez półtorej dekady. Po tak długiej przerwie wrócił na duży ekran w filmie Zasady nie obowiązują. Do you think I don't know what you're planning? What I'm planning? What you're planning? You think I'm nuts? Numer 4. Taylor Kitsch. John Carter. John Carter miał być epickim filmem Disneya. Whatever it is you suppose I owe you, our country, or any other beloved cause I have already paid. Zamiast bić dobre rekordy, był jedną z największych porażek w swoim gatunku. Główny aktor, Taylor Kitsch, pewnie odniósłby większy sukces, ale ta katastrofa zatrzymała go na drodze do zostania kasową gwiazdą. I'm not for hire. I've got a cave of gold of my own. Somewhere. Ponownie pojawił się w filmach takich jak Ocalony, ale wydawało się, że reakcje na tę przygodę sci-fi przekreśliły szanse na status głównego bohatera. Plany na sequel porzucono. Po Johnnie Carterze Kitsch poradził sobie w telewizji. Jego przyszłość w kinie pozostaje niejasna. Numer 3. Jamie Kennedy, Dziedzic Maski. Okay, buddy. It's just you and me. We're gonna have fun. Jamie Kennedy nigdy nie był wielką gwiazdą, ale miał kilka szans na dotarcie do szerszej publiki. If you were the only suspect in a senseless bloodbath, would you be standing in the horror section? It was just a misunderstanding. Po roli w Krzyku i własnym prank show, Dziedzic Maski miał uczynić go gwiazdą komedii. Zamiast uchwycić ducha oryginału, film był kiepskim miksem gagów bez udziału Jima Carreya. Widzowie w większości odwracali wzrok. Kennedy spotkał się ze sporą krytyką, a po filmie jego szanse w Hollywood wydawały się zanikać. Udało mu się utorować własną ścieżkę w mniej znanych filmach, ale ta porażka była niezwykle negatywnym zwrotem w jego karierze. Alvy, look at me. It's your dad. It's no more superpowers. Numer 2. Mike Myers. Guru miłości. Waking pudding, I can't take this. Not again. What? Why? Why? W latach 90. Mike Myers był synonimem zabawnej komedii, zarówno w telewizji, jak i w filmie. Very shagadelic, baby. Yeah. Aktor zakończył szpiegowską trylogię Austina Powersa na początku XXI wieku, a później skupił się na swoim pomyśle Guru miłości. Wynikiem był jeden z największych krytycznych i komercyjnych niewypałów Myersa. Parodiujący kino Bollywood tytuł nie ma tej samej energii co poprzednie filmy komika. Projekt nie zrobił wrażenia. To osłabiło wpływ aktora na Hollywood i zmusiło go do wycofania się z głównych ról. Powoli wychodzi z tego okresu, tworząc Netflixowy serial Pentaverat. The Pentaverat is a benevolent, fully sequestered secret society of five men. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Elizabeth Berkley, Showgirls. Where are you from? Back east. From where back east? Different places.
Byle do dzwonka przedstawił światu Elizabeth Berkley pod koniec lat 80. Nim serial skończył się w połowie lat 90., aktorka chciała zrobić krok naprzód w kierunku kina. Jej szansa nadeszła przy filmie Paula Verhoevena, Showgirls. Projekt miał być szorstkim spojrzeniem na życie tancerek, ale wypadł jak autoparodia. Did you enjoy that out there? Yeah, darling, I think I did. I hate you. Szydzono i z Berkeley, i z reszty produkcji. Nie była to całkowicie jej wina, ale film zostawił plamę na jej przyszłości jako głównej gwiazdy. Niektóre drugoplanowe występy pozwoliły jej kontynuować karierę, ale rola w Showgirls była jej ostatnią rozpoznawalną. You think you could do my nails now? Jesteście ciekawi, jak wyglądała poprzednia dziesiątka filmów, które zrujnowały aktorom kariery? Zapraszamy do oglądania dalszej części odcinka. Numer 10. Dennis Rodman. Simon wkracza do akcji. Hey baby, long time no see. Give me the briefcase and we keep it that way. Jeśli chodzi o NBA, Dennisowi Rodmanowi nie można odmówić talentu. Jednak jego praca w filmie nie trwała długo. Po ryzykantach z Jean-Claude'em Van Damme, Rodman próbował swoich sił w Simon wkracza do akcji. Widzowie mieli uwierzyć, że koszykarz jest agentem Interpolu. Tell me all about the guy. What guy? The guy you flew here to meet. Guy's just a guy, you know, just a 5 minutes and we're out of here kind of guy, you know? I don't see what you're getting all testy about. Mało energiczny występ nie idzie w parze z sekwencjami akcji. Między nim a członkami obsady, takimi jak Dane Cook, nie ma żadnej chemii. Brak warsztatu Rodmana w połączeniu ze słabą fabułą pogrzebał szansę na sukces. Mimo że Dennis Rodman pojawił się później w kilku filmach, jego kariera jako głównego bohatera po tym się skończyła. Sorry. Yeah. You want the good news or the bad news? Give me the bad news. Numer 9. Gene Kelly. Xanadu. Hey, mister. What are you doing up there? Hope you don't mind a little noontime music, kid. Po dekadach stawania się jednym z najbardziej utalentowanych aktorów Hollywood, Gene Kelly wystąpił w Xanadu. Film próbował połączyć motyw disco z grecką mitologią i nocnym klubem, a fabuła nie do końca przypadła do gustu większości widzów. Trzeba przyznać, że obecność Kelly'ego jest miłym dodatkiem do filmu. Jednak nie był w stanie uratować całości. Czy to przez estetykę, czy niecodzienną fabułę, musical nie zyskał sympatii widzów. Negatywne recenzje poskutkowały Złotą Maliną i kilkoma nominacjami do tej niesławnej nagrody. Legendarnemu gwiazdorowi nie udało się wyjść z cienia tego niewypału i pozostał na emeryturze. Man, this whole thing is screwing me up. What whole thing? Come on, have a cup of coffee. Numer 8. Kelly Clarkson i Justin Guarini. Justin i Kelly. I'm Justin. Oh. Thanks. So Justin, do you spend a lot of time in the girls' room? No, I just needed to make a quick escape. Po tym jak Kelly Clarkson zajęła pierwsze, a Justin Guarini drugie miejsce w pierwszej edycji American Idol, kierownictwo chciało sprawdzić, czy wokaliści sprawdzą się też w rolach filmowych. Dwójka była gotowa do koncertowania, ale nie miała jeszcze talentu aktorskiego. A oklepana historia, zaczynająca się w trakcie ferii wiosennych, nie pomogła. Film poległ w box office, a firma stojąca za tytułem nie wydała nawet studyjnego albumu z soundtrackiem. Na szczęście Clarkson i Guarini rozpoczęli udane kariery. Dostają czasem okazjonalne role aktorskie, ale raczej nikt nie czeka na sequel Justina i Kelly. What can I do to make it up to you? You can shave all the hair on your head, except for here and here. All right. Numer 7. Julia Sweeney. It's Pat. That's right, I say that's life. Move on, accept. That's federal offense, Pat. Na początku lat 90. Julia Sweeney była bardzo ważną częścią Saturday Night Live.
Pet to jedna z jej najpopularniejszych kreacji. Nie wiedzieć czemu, producenci uznali, że postać potrzebuje własnej pełnometrażówki. Większość fabuły kręci się wokół ludzi próbujących odkryć tożsamość płciową Pet. I know everything about you, Pet. Everything except the one thing I must know. What else is there to know? Take off your clothes. Jeśli to nie brzmi dla was jak komedia, to podzielacie zdanie krytyków i publiczności. Film zarobił mniej niż 100 tysięcy dolarów przy budżecie 8 milionów. Julia Sweeney dostała jeszcze kilka małych ról w filmach i telewizji, ale dopiero po prawie dekadzie w pełni wróciła do biznesu. We admire your persistence and your creativity, but we meant it when we said we only needed you for one show. That's all right. Numer 6. Lori Petty, odlotowa dziewczyna. Lori Petty mogą kojarzyć fani klasyka Ich własna liga. Po drugoplanowej roli Kit Keller dostała szansę zagrania głównej roli w Odlotowej dziewczynie. Niestety, adaptacja serii komiksów okazała się niewypałem. Aktorka dała dobry i zabawny występ. Jednak fatalna fabuła i niezrozumiałe decyzje producentów uczyniły Odlotową dziewczynę dziwną i niespójną epopeją science fiction. Two words for you. Brush your teeth! Historia była odpychająca, a budżet się nie zwrócił. Ta klapa zniechęciła Hollywood do obsadzania Petty w filmach z dużym rozmachem. Na szczęście w końcu odnalazła się w telewizji, w serialach takich jak Orange is the New Black. Numer 5. Shaquille O'Neal, Stalowy Rycerz. Johnny, are you... Just a little trash. Shaquille O'Neal jest jednym z najbardziej charyzmatycznych celebrytów naszych czasów. Jednak to nie zawsze przekłada się na świetne aktorstwo. W jednej z najgorszych prób O'Neal wystąpił jako superbohater Steel. Dialogi i postacie nie pomogły. Występ Shaka poważnie zaszkodził projektowi. Większość kwestii wypowiada tym samym tonem i z identyczną ekspresją. We can't turn our backs on this kind of potential firepower. Maybe you can't. But after what happened to Sparks, I can. Ma kilka nawet zabawnych momentów, ale przebłyski humoru to za mało, by utrzymać Stalowego Rycerza. Słaby zwrot z box office'u i złe recenzje odsunęły O'Neala od głównego planu. Od tamtej pory często pojawia się po to, by po prostu się pojawić. Damn it. Numer 4. Chris Klein, Rollerball. Jonathan, we heard you in a rock climbing accident, are you alright? Yeah. You know me, I'm hard to hurt. W latach 90. Chris Klein zyskał popularność dzięki American Pie. Sympatyczna postawa ukształtowała jego wczesną filmografię. Aktor postanowił jednak zmienić kierunek dzięki roli w Rollerball. Remake klasyka sci-fi z lat 70. próbował odświeżyć historię o sportach ekstremalnych. Efekty były różne. Film rozrzedził bardziej złożoną satyrę oryginału i pozostawił aktorów, w tym Kleina, z prawie niczym do pracy. Ridley, I'll be fine, I promise. No! Get to the American consulate on the other side. They'll have me on a plane first thing in the morning. Rollerball nie zwrócił się nawet w połowie. Po tym filmie gwiazda Kleina nieco przygasła, ale kilka lat później aktor powrócił do stałych ról w telewizji i filmach. You gotta know there are a lot of people unhappy with your situation. Well, my personal situation is none of their business. Numer 3. Gina Davis, Wyspa Piratów. It's a map to Cutthroat Island. The buried treasure of a Spanish gold ship. More gold, jewels and plunder than you've ever dreamed of. Z rolami w kasowych filmach z lat 80. i początku 90. oraz Oscarem na koncie, Gina Davis była pewnym wyborem do Wyspy Piratów. W wysokobudżetowej produkcji aktorka wystąpiła z Matthew Modinem. Jednak w połowie lat 90. widzowie nie byli przekonani do tego filmu. Tytuł stał się historyczną, finansową klapą. Mimo widocznych talentów i pieniędzy, przygodówka o piratach okazała się ogromną porażką dla aktorki. Davis zeszła na drugi plan. Zagrała kilka ról w telewizji i wróciła na początku XXI wieku, by promować kobiecy wizerunek w mediach. Hey, it's all right. It's okay. I'm okay. You got it all, didn't you? Numer 2. Lindsay Lohan. Wiem, kto mnie zabił. I think I'm Aubrey's twin sister. Her identical twin sister.
I mean, hospitals make mistakes. We could have been separated at birth. Lindsay Lohan zaczęła jako dziecko w filmach takich jak Nie wierzcie bliźniaczkom. Po udanych rolach jako nastolatka, m.in. we Wrednych dziewczynach, wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednak jednym z filmów, który osłabił jej karierę, był Wiem, kto mnie zabił. Po latach od zagrania bliźniaczek w filmie familijnym, Lohan miała wcielić się w rodzeństwo w Dreszczowcu. Niewyraźna fabuła i nierówne występy aktorki przyczyniły się do fatalnych recenzji. I made up a social security number when I needed one, but I couldn't keep a job long enough for that to matter. Lohan starała się odzyskać reputację w mniejszych kreacjach. Jej główna rola w Niezapomnianych świętach była dla wielu znakiem, że może odbić się na dobre. Ale czy ten film jest w ogóle dobry? Don't worry about me. I'll be in very good hands. I'll be with Dad. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Cuba Gooding Jr. Statek miłości. Nick! Stop acting like a jerk! We'll figure this out! W latach 90. Cuba Gooding Jr. zyskał reputację wszechstronnie utalentowanego artysty dzięki Oscarowi i przebojowym rolom. Ale na początku lat 2000 wkroczył na grząskie wody, występując w Statku Miłości. Wakacyjna komedia miała potencjał i dobrą obsadę. Jednak fabuła opierała się na słabych żartach, problematycznym wątku miłosnym i tanich stereotypach na temat społeczności LGBTQ+. Unbelievable. Po porażce tego tytułu nastąpiła dekada złych decyzji filmowych. Po tym jak Cuba Gooding Jr. przeszedł chwiejny okres kariery, miał powrócić po swojej roli O.J. Simpsona. These gloves are too small. Too tight. It won't fit. Jednak przez jego problemy prawne powrót do formy jest mało prawdopodobny. Która lista podobała Wam się bardziej? Dajcie znać w komentarzach. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.